Poznaliśmy założyciela Ignacego Loyolę, który, jak wspomniałem, żył w latach 1491-1556, ale przecież bez jego przyjaciół, bez tych, którzy uwierzyli, że on ma rację, nie byłoby zakonu. I rzeczywiście, żeby poznać dynamikę rozwoju tego zakonu, warto się przyjrzeć tej pierwszej grupie. No i znowu, no cóż mogę najlepszego zrobić, jak odesłać do jednej z najlepszych książek na ten temat. To jest tłumaczenie z angielskiego autora, któremu zawdzięczam bardzo wiele. To jest amerykański jezuita John O'Malley, który zaczął pisać o jezuitach w sposób inny niż do tej pory. I może na to też warto zwrócić uwagę, czy uzmysłowić sobie ten prosty fakt, że o jezuitach pisano albo jako o opatrznościowych mężach, którzy zostali jak aniołowie zesłani Europie na pomoc w chwili, gdy była targana wojnami religijnymi, głównie za sprawą Marcina Lutra, Jana Kalwina, czyli tych pierwszych protestanckich kościołów, które powstawały właśnie w XVI wieku. No i wtedy Pan Bóg pomyślał, że trzeba jakoś zaradzić tej okropnej sytuacji, no i powołał do życia zakon jezuitów. Nie będę tutaj mówił o szczegółach, chętnych zachęcam do lektury tej opasłej książki, która mówi o tym, że ze strony Kościoła katolickiego, a więc papiestwa, biskupów, kleru, innych zakonów, na początku była bardzo wielka nieufność wobec jezuitów, bo to, co Loyola proponował, prawdopodobnie dzięki swoim doświadczeniom w świecie, jak to można powiedzieć, czyli na dworach książęcych czy królewskich, on znał to, co dzisiaj mówimy, to know-how. Wiedział, jak te rzeczy się robi, tak? Umiał właściwe strategie zastosować do wielkich tego świata i do mniejszych, czyli do prostych ludzi, i wszystkich umiał przekonywać, miał taki dar po prostu, żeby przekonywać ludzi, że warto być katolikiem, warto służyć Kościołowi. No i tak się stało, że chociaż miał już 37 lat, jak zaczął studiować w Paryżu, bo wtedy Paryż był tym najważniejszym ośrodkiem studiów filozoficznych i teologicznych, przez tą swoją taką ciekawość świata i chęci przełożenia właśnie własnego przeżycia religijnego, mistycznego na język codziennych zachowań, intrygował innych studentów, i wokół niego zebrała się taka grupka, która kilka lat później zdecydowała właśnie o powołaniu do życia takiej organizacji, którą nazywamy dzisiaj jezuitami. To był rok 1540, kiedy papież, mimo tych zastrzeżeń i oporów, o których wspomniałem, że nie było właśnie, jak to w zakonie, wspólnej modlitwy brewiarzowej, że nie było jakiegoś habitu, który by ich odróżniał od dni innych, nie było jakieś takie miejsce zamknięte, w którym oni by żyli. Wprost przeciwnie. Jezuici chcieli iść do różnych środowisk, a zwłaszcza tam, gdzie było szczególnie trudno. Zajmowali się bezdomnymi, zajmowali się prostytutkami, zajmowali się ludźmi będącymi bardzo daleko od kościoła, ale wiedzieli, że żeby trafić do ludzi, trzeba być dobrze wykształconymi. Stąd jest nacisk na wykształcenie. Najpierw sami się wykształcili, zdobyli stopnie naukowe, magistrów, doktorów i tak dalej, i potem dzięki temu stworzyli alternatywny system edukacyjny. Wspominałem o tym, że stworzyli, jak Roland Barthes mówił, nowy typ języka. Po prostu nie ograniczali się tylko do pobożnych traktatów naukowych, teologicznych, filozoficznych, ale pokazali, że literatura,
tradycja antyczna, dzieła malarskie, architektura, to wszystko może służyć na większą chwałę Bożą. To jest jedno z takich powiedzeń Ignacego. I w tej książce o pierwszych jezuitach O'Malley właśnie pokazuje, jak te kolejne obszary działalności jezuitów się pojawiały, bo oni dostrzegli, że nikt się tym nie zajmuje. Szkoły, marny poziom. Seminaria duchowne, księża, no to praktycznie analfabeci, poza tym, że dukali trochę po łacinie, co tam w mszale pisze, to nie potrafili rozmawiać na różne tematy, na przykład dlatego przegrywali tak łatwo z protestantami, więc jezuici zachęcali właśnie do studiowania, do poznawania nawet dzieł właśnie przeciwników religijnych i odznaczali się właśnie tutaj taką ciekawością, umiejętnością rozmawiania na trudne tematy. Stawali się więc doradcami duchowymi. Bardzo szybko książęta, królowie szukali ich jako spowiedników, jako doradców duchowych. Oczywiście można się zastanawiać, czy to jest dobrze, czy źle, czy mieszanie się w politykę, jak na przykład w Polsce, o tym będziemy jeszcze mówić, obecność Piotra Skargi na dworze Zygmunta Augusta i szeptanie na ucho królowi, co ma robić, czy to jest dobrze. Znamy, że i dzisiaj tak bywają, może niekoniecznie jezuici, ale księża starają się podpowiadać różnym politykom, co mają robić. Więc to było to, co się wtedy rodziło w Europie. Właśnie to połączenie polityki z wiarą, z Kościołem było bardzo żywe. I tutaj mamy następny taki symboliczny budynek, to jest Kolegium Rzymskie. To było kolegium, które kształciło nauczycieli, potem na cały świat się rozjeżdżali stąd. Taki słynny Robert Bellarmino, którego dzieła były wszędzie czytane w Europie, również w Polsce. Piotr Skarga był pod dużym wpływem właśnie profesora tego kolegium, które do dzisiaj stoi. Jest to szkoła średnia, liceum w Rzymie, ale to było wtedy właśnie w XVI-XVII wieku najważniejszy taki Oxford katolicki. I ostatnie dwie rzeczy, o których chcę powiedzieć, które są znane z takiej popularnej wykładni. To jest plakat filmowy filmu Misja, czy Mission. Niezwykle spektakularne zjawisko misji w Ameryce Południowej. Niektórzy mówią, że to był pierwszy eksperyment komunistyczny, że jezuici założyli republiki paragwajskie tak zwane, czy Guarani, gdzie właśnie pracowali z ludnością miejscową, uczyli ich różnych rzeczy, no i uczyli ich, chociaż trudno powiedzieć, czy niezależności, bo jezuici byli tymi patronami, którzy nimi kierowali. W każdym razie ten film pokazuje, jak bardzo inaczej jezuici byli obecni w krajach Ameryki Łacińskiej niż Kościół, który po prostu sobie ich podporządkowywał. I ostatnie zdjęcie, taka ikona właściwie jezuity Matteo Ricci, Włoch, który na dworze cesarza chińskiego stworzył taki paradygmat, taki wzór obecności jezuity na dworach całego świata. On potrafił się nauczyć chińskiego, z mandarynami rozmawiał po chińsku na temat możliwości połączenia chrześcijaństwa i konfucjanizmu. To są rzeczy, które jezuici zapoczątkowali w XVI i w XVII wieku. Warto o tym wiedzieć, warto te rzeczy pogłębiać, bo sądzę, że są przykładem, że chrześcijaństwo ma też inne oblicze niż tylko to, do którego jesteśmy przygotowani w Polsce. A jak to było w Polsce, to dowiemy się następnym razem.